Dzień dobry, zapraszam na kartę dnia na piątek. Piątek, karty dnia, już sprawdzam, jakie energie będą nam towarzyszyć w piątek. Piątek, karty dnia, piątek. Piątek. Jakaś tutaj zmiana mi się pokazuje. Zmiana pod względem takim wewnętrznym. Bardzo dużo energii, które nie do końca będą też od nas zależne, mi się tutaj pokazało. Uwaga na wszystkie wampirki energetyczne, które jak tylko zobaczą, znaczy oczywiście nie podświadomia, jeżeli ktoś to robi podświadomie, to już w ogóle trzeba uważać na kogoś takiego, ale jak ktoś zobaczy taką dużą zmianę, pracę wewnętrzną, takie światło też wewnętrzne, chociaż to nie jest świetlisty rozkład. Nie ma tutaj ani słońca, ani świata, ani jakichś takich energii, które mogłyby mówić o tym, że my świecimy. Ale jeżeli ktoś właśnie poczuje, że coś ważnego się dzieje w danym człowieku, to ten człowiek świeci energetycznie. I to jest bardzo łatwy, taki może niełatwy, bo jak się ktoś zabezpieczy, to trudno się do tej osoby dostać. Ja Wam za chwilę powiem, w jaki sposób można się zabezpieczyć. Ale to jest taki atrakcyjny kąsek do tego, żeby się podczepić i dojść z tej energii. Energie są potężne dzisiaj. To może być dzień, w którym dużo się zmieni, jeśli chodzi o Wasze jakieś tam kwestie takie wewnętrzne. Może zmieni się jakieś Wasze przekonania, a może kilka przekonań. Może coś, co było zawieszone w próżni, nie do końca szło coś po Waszej myśli, bo to było związane z takimi wewnętrznymi blokadami, dzisiaj się odblokuje. No, fajny będzie to dzień. Jeżeli tylko sobie poradzicie z tym, z tą siódemką mieczy. Chociaż mi się te wielkie arkana, które pokazały właśnie w tych wszystkich kartach na górze właściwie, bo tutaj jest pustelnik, śmierć, moc, wisielec, to ja mam taką wizualizację, że po prostu te wszystkie wielkie arkana patrzą tak na tę siódemkę mieczy, czyli na tego wampirka, z takim uśmiechem, dezaprobatą i z taką myślą, że idź, czerp gdzie indziej, albo sobie zrób sam taką piękną energię, którą ja produkuję. Na takiej zasadzie. Tutaj nie mam nic takiego negatywnego, jeśli chodzi właśnie o ten mechanizm. W jaki sposób się zabezpieczyć, tak żeby mimo wszystko, jak świecicie, żeby ktoś nie czerpał? No, możecie sobie w wizualizacji założyć taki kaftanik w kolorze złota, w białym kolorze. No, możecie sobie dołożyć do tego tak jakąś energię miłości, różową, czerwoną, perłową na przykład. I w taki sposób właśnie też w ciągu dnia odnawiać sobie tę chmurkę, która Was okala. No możecie sobie też założyć taki kaftanik zrobiony z luster, tak? Czyli jak ktoś będzie chciał się dostać, to po prostu będzie się odbijał od Was. Kolejny sposób, po prostu unikać kontaktu z ludźmi, którzy wiecie, że jak do Was zadzwonią, czy jak będziecie z nimi rozmawiać, to będą starali się obarczać Was jakimiś swoimi sprawami. Na pewno każdy z nas ma takie osoby, które po rozmowie, z którymi czujemy się gorzej. No to dzisiaj to nie jest dobry dzień, żeby właśnie mieć kontakt z kimś takim. Z tyłu talii mi się pokazało pozytywne rozwiązanie kwestii z tego tygodnia związanej z emocjami, z romantycznością. Coś rozwiąże się być może przez zmianę, przez tę transformację, która mi się tutaj pokazała. Także to jest dosyć też pozytywny aspekt tego rozkładu.
I tyle. Cała naprzód. Moc jest z Wami. W szczególności pod koniec tego dnia. Tutaj jest bardzo fajny, ważny dzień. Warto sobie gdzieś tam zaznaczyć nawet go, opisać, co się wydarzyło, dlatego że to może dla niektórych być punkt zwrotny no, w różnych aspektach. Od dzisiejszego dnia może się coś ruszyć. Tutaj akurat z tyłu talii pokazały się kwestie romantyczne, ale nie tylko. To może być coś, co jest związanego zupełnie z jakimiś innymi sprawami, które mieliście wrażenie, że były w próżni gdzieś tam zawieszone za sprawą tego wisielca. To się odblokuje. Odblokuje się blokada maszyny losującej. Także przygotujcie się, że od jutra, od przyszłego tygodnia na pewno, jeśli to będą takie sprawy związane gdzieś tam z jakimiś sprawami urzędowymi, no to może się coś ruszyć. Takie informacje dla Was, jeśli chodzi o karty dnia na piątek. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia.